miały, że odnosi się do wartości po 100 godzin wyższych niż to, co dzisiaj my czasami gazetowo. Moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty, sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Dziecko nikt z ramion matki nie odbiera. Pacholem do kolan jej sięga. Syn piersi dorósł i ramię podpiera. To prawdę sięga. Ojczyzna moja, nie stąd stale czołem. Ja ciałem za Eufratu. A duchem spod chaosu się wziąłem. Czynsz władze świata. Naród ni żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wieki. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym na otworzenie. Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku pada, lecz z nami i twarz, i koronę, słońca słońc blasku. Dziadowie moi nie znali, też inni. Ja nóg jej ręką tykałem, sandału rzemię nieraz na niej gminny całowałem. Niechaj nie uczą mnie, gdzie moja ojczyzna, o pola, sioła, o kopy i krew, i ciało. I ta jego blizna, to ślad. Szanowni Państwo, no, bardzo często człowiek się potrafi nawet rozczulić przed tego typu poezją. Ja akurat przyznam się, nie jestem aż tak gorącym wielbicielem Norwida jako poety, jako polityka i jako myśliciela, bo to był wielki człowiek, jestem nim zachwycony. Może na temat poezji możemy mówić, natomiast nie pozwolę sobie dyskutować nawet z nauczycielami od literatury, bo mnie zgniotą, bo jestem za małym uczniem dla nich. Dawno temu się uczyłem, jestem zresztą tym bardziej z wykształcenia inżynierem, ale z drugiej strony jestem, tak się opieram, wspieram wewnątrz, że inżynierowie są lepszymi humanistami niż humaniści inżynierami.